Witajcie w podcaście Tennis Talk, z tej strony Sandra Zaniewska. Dzisiaj ze mną jest Piotrek Sierzputowski. Cześć Piotrek. Cześć Siemanko. Miło Cię widzieć, rówieśniku Ty mój. Chyba bym powiedział jedyni rówieśnicy naturze. No myślę, że tak, chyba nie ma innych jeszcze z Polski obydwoje. Zgadza się. Fajnie, fajnie Cię mieć. O, fajnie Cię widywać często. Co, mnie chyba też, nie? Nie, no wiadomo, no zawsze można do kogoś podejść i pogadać, a no, nie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Musiałam wymusić ten komplement, ale udało się. Udało się, come on. Piotr Sierzputowski, jak Państwo wiedzą, prawdopodobnie jest trenerem Igi Świątek już od ilu lat? Czterech w tym momencie. Czterech lat. Mniej więcej, no to jest bez miesiąca, bo zaczęliśmy pracę, zacząłem, że tak powiem, pomoc po Rolandzie Garrosie 2016. I gdzieś taka pełna współpraca, no to trzeba powiedzieć, że sierpień, tak? Ale już na korcie spotykaliśmy się właśnie w czerwcu. Na samym początku, jak zaczynaliście, czy wyobrażałeś sobie, że możecie zajść tak daleko razem? Nie, w ogóle, że tak powiem, nasz początek to był dosyć, że tak powiem, bardziej chciałem pomóc, niż rzeczywiście z Igą pracować w tamtym okresie i że tak powiem, pomagałem w szukaniu trenera na stałe. No i tak się złożyło, że zaczęliśmy tą współpracę, ja jako pierwszy trener, gdzieś tam po tych dwóch, trzech miesiącach próbowania różnych opcji. No i, że tak powiem, jak już gdzieś tam po roku współpracy, która by miała swoje wzloty i upadki, już można było wyczuć, że to idzie w bardzo fajnym kierunku i Iga będzie osiągać wyniki. I teraz pytanie, jak dobre, tak? I gdzieś tam, że tak powiem, na samym początku współpracy nie byłem do tego przekonany. Raczej też miałem spory dystans do swoich własnych umiejętności, do tego, co przeżyłem, no bo ja miałem wtedy 24 lata, tak jakby nie patrzeć i sam też nigdy nie grałem na turze, więc nie wiedziałem, z czym to się je i chciałem bardziej sobie oglądać to z pewnej odległości niż temu przewodzić. No i tak wyszło, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, zobaczymy, co będzie dalej. To już wyszło, można powiedzieć, jak najbardziej, tylko teraz pytanie, jak daleko jeszcze możecie zajść? Dokładnie tak. Ja uważam, że Iga ma bardzo duży potencjał i teraz pytanie, jak poprowadzona skończy tam, gdzie skończy, tak? Bo może się okazać, że jesteśmy już, że to już jest koniec jakiejś poprawy i kończymy w tym miejscu, w którym jesteśmy, a może się okazać, że będzie osiągać dużo, dużo więcej, tak? No i teraz miejmy taką nadzieję. Ja też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że będę dookoła tego procesu, bo fajnie w nim być. Ja również. Na samym początku, jak widziałeś grę Igi? Jaką miałeś wizję wtedy, jak ją pierwszy raz zobaczyłeś? Po pierwsze, nie chciałem nic zmieniać. Jakby w sensie, jak wszedłem do tej współpracy, no to mówię, najpierw poobserwuję, zobaczę jak to wygląda. Przepraszam. I zobaczę, jak ona się będzie rozwijać. Jedyne, jakie tam, że tak powiem, miałem takie swoje małe cele, to głównie techniczne, bo widziałem, że tam są bardzo duże obciążenia i na biodro, bardzo krótki ruch i tam gdzieś chciałem, żeby ona powoli, małymi kroczkami od tego odchodziła, ale starałem się stanąć trochę po drugiej stronie, bo zazwyczaj mamy tak, szczególnie w Polsce, że jak przychodzi zawodnik do nowego trenera, to trener mówi, wszystko robiłeś źle do tej pory, zmieniamy wszystko i zaczynamy od nowa. Tylko że to jest bez sensu, skoro zawodniczka jest piąta w Europie, jak do mnie przychodzi. Tak, oczywiście to są kategorie juniorskie, ale jest piąta w Europie do 16 lat i już gdzieś 30 do 18. To znaczy, że ona doszła tam z pewnym zasobem. I czemu ten zasób trzeba od razu zmieniać? Tak? Chciałem go udoskonalać, nie spieszyć się, szczególnie, że Iga jest dosyć porywczą osobą i jakby bardzo dużo rzeczy mogłoby być źle zinterpretowanych, że ja mówię na przykład, że robić coś źle, co nie zawsze mamy na myśli, tak? Po prostu chcemy zrobić coś lepiej. Więc jakby szukałem takich małych elementów, chciałem, żeby to wszystko było tak naprawdę robione krok po kroku. Iga grała w tamtym czasie bardzo mało turniejów, bo ja nie wiem, jak ja zaczynałem z nią współpracę, ja tak do końca teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że jak ona zagrała 10 turniejów w ciągu roku, to było dużo, tylko że które turnieje ona zagrała, to ona wygrywała, tak? Więc ona w każdym turnieju była bardzo wyeksploatowana, wracała, musiała tydzień, dwa odpoczywać i zresztą tata Igi potwierdzi, też zawsze tak planował tam z trenerami wcześniej, żeby ona miała dużo odpoczynku, bo wiedzieli, że jak ona będzie jechała na turniej, to będzie dobrze grała, tak? Bo po to jedzie, żeby wygrać, nie? Jakby od zawsze była budowana taka atmosfera, że jeździmy wygrywać. Oczywiście to nie była presja, że jak nie wygrasz, to tylko u Igi jest takie myślenie, po prostu jadę wygrywać, nie jadę grać z przyjemnością, bo gra z przyjemnością, kiedy wygrywa, tak, to daje zawsze fan. Ale zawsze żyła w takim przeświadczeniu, że no po to gram, po to wychodzę na kort, żeby, że tak powiem, brzydko żreć ziemię i żeby wygrywać, tak.
No właśnie, a jak to budować? Bo to jest dość ciekawe, co powiedziałeś, dlatego że wiele dziewczyn ma ten mindset, że jest ileś tam turniej w roku i grają tam około 23 do 25, tak? I to jest przyjęte jako takie normalne. Jak ja zaczęłam pracować z Petrą, ona miała wtedy dość dużo problemów z plecami, więc też musieliśmy ten kalendarz trochę ograniczyć. I moim celem było na pierwszy rok zagranie 18 turniej. Podczas gdy przedstawiłam jej ten kalendarz, ona tak się na mnie spojrzała, jak to tylko 18? Ja mówię, no tak, ale 16 z nich zagrasz naprawdę świetnie. I ona po prostu nie mogła w to uwierzyć, że grając mniej niż tam 20-22 turnieje, że w ogóle będzie w stanie nawet się utrzymać w setce, tak? A już nie mówmy o tym, żeby się rozwinąć. Jak takie coś u zawodnika zaszczepić? Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia wychowania, tak? I jakby wychowania w tym duchu, że rzeczywiście nie gramy ilościowo, ale to jest nasz problem tak samo w Polsce. Mamy 8-letnie dziecko, 9-letnie i turniej tenis 10 gra co weekend albo dwa w jeden weekend, albo trener się zgodził i gra 25 meczów w tygodniu. Tak? I co jest moim zdaniem jeszcze jakby, jeżeli to jest młody dzieciak, no to okej, okay, ale później brniemy w to, gramy co tydzień. I tak jak Petra, podejrzewam, że po prostu grała i liczyła, że któryś turniej będzie lepszy. Tak? A lepiej w mojej odczuciu od małego, patrząc na IGĘ oczywiście, tak, historycznie też patrząc na współpracę z innymi zawodniczkami, lepiej jest zagrać mniej, mieć wyższe cele, wręcz bym powiedział trochę cele, które tak naprawdę wcześniej były marzeniami, ale dążyć do nich jak najmniejszą ilością, po pierwsze lepsze dla zdrowia, tak, bo w ten sposób można długo grać, po drugie dla głowy mniej eksploatujące, no bo wiadomym jest, że jak wrócisz do domu, do rodziny, to odpoczniesz, a w turze no nie da się odpoczywać, w sensie jesteśmy w stanie utrzymać pewien poziom świeżości przez kilka tygodni, ale później no to już każdym się męczy, nawet tym sędziom, który trzeci raz wykrzyczał auta, nie powinien. I to niestety jest bardzo uciążliwe. No i tak samo od małego moim zdaniem to trzeba uczyć, edukować. Brakuje tak naprawdę edukacji i takiego bardzo takim otwierającym oczy dla mnie był wykład Mikołaja Wejmana na takim spotkaniu trenerów organizowanym przez Rafała Chrzanowskiego na koniec roku. Nie wiem, czy byłaś? W końcu nie byłaś na takim spotkaniu. Jakby Rafał robił na koniec roku fajne spotkania i żeśmy mieli szansę podzielić się wiedzą. No i jakby jako Mikołaj, że był od kadry tam dziewczyn, nie pamiętam, 16-18, nie chcę skłamać, wziął dane statystyczne dotyczące najlepszych dziewcząt, które są teraz powiedzmy tam w czubie z konkretnych lat, w pierwszej dziesiątce i pokazał historycznie, jak to wyglądało w juniorach. No bo on odpowiadał za juniorki, tak? I bardzo fajnym było to, że te dziewczyny bardzo szybko dochodziły do bardzo wysokich miejsc juniorskich i bardzo szybko kończyły. W sensie grały na przykład 4 czy 5 wielkich szlemów, była pierwsza, druga, trzecia, siódma w juniorach i odchodziły. I to był taki fajny, bo fajne to było, bo pokazywało to, że my koncentrujemy się na konkretnej kategorii, chcemy grać jak najwięcej, jak najlepiej, dążymy do tej perfekcji, a to wcale nie jest takie ważne, bo to jest tylko pewien etap, który trzeba przeskoczyć. Dokładnie. A dla nas to jest, wchodzę, muszę być najlepszy, muszę być perfekcyjny. Nie, nie musisz być. Bądź na tyle dobry, żebyś czuł się, że jesteś w czubie i idź dalej, idź krok dalej. Jak dojdziemy do pierwszej dziesiątki na świecie WTA czy ATP, no to wtedy rzeczywiście to jest moment, w którym no już wyżej się nie da, tak? Więc wtedy już walczysz o tą perfekcyjność. Dokładnie. Czyli co byś poradził trenerom, którzy zajmują się właśnie tymi młodszymi rocznikami do 12, 14, 16, czy nawet jeszcze 18? Czy to jest tak ważne, żeby grać te turnieje, czy? Moja taka podstawowa rada, i to nie jest rada, to nie jest nic niezwykłego, planowanie. Tak, dla mnie planowanie to jest klucz do każdego sukcesu. I to nie o to chodzi, że jak zbuduję sobie plan, to ślepo brnę w to i się nie dopasowuję. Wręcz odwrotnie, ten plan musi być elastyczny, muszę umieć się dopasować do aktualnej sytuacji, do zdrowia zawodniczki, zawodnika, do tego, czy ma te gorsze dni akurat dzisiaj. A jak wiemy, plany te są bardzo często improwizacją. Improwizacją i bardzo często problemem polega na tym, że każdemu się wydaje, że plan to jest dużo pracy. Że to jest coś takiego, co już musi być bardzo szczegółowe co do piłki i tak dalej. Dla mnie najważniejsze jest założenie na trening, konkretne ćwiczenia, które mogą się zmienić dosłownie w ułamku sekundy, bo zawodniczka wyjdzie mi na kort i powie, chciałabym to poćwiczyć. I czemu ja mam powiedzieć nie? Tak? W sensie to ćwiczenie, o którym oczywiście ona mówi, musi być wpisane w ten plan, musi jakby spełniać moje oczekiwania.
I ona mówi, ja lubię to ćwiczenie, chcę je poćwiczyć, czy możemy je zrobić? No to nie będę brnął w swoje, nie, nie, bo ja wiem lepiej, tylko jeżeli to sprawia jej przyjemność, ona czuje się dzięki temu skuteczna, czyli buduje to poczucie skuteczności, buduje to poczucie, że dzięki temu ona jest lepsza, to je robimy, tak? I ja uważam, że planowanie często to jest, po pierwsze, planowanie całego okresu, czyli planujemy rok, tak? Które z grubsza planujemy de facto turnieje, które zagramy. Później do turniejów dopasowujemy okresy przygotowawcze, odpoczynek i tak naprawdę okresy treningowe pomiędzy turniejami. I to w tej kolejności. Odpoczynek jakby po okresach przygotowawczych i dopiero później trenowanie takie na co dzień, no bo moim zdaniem zapominamy też o tym, że zawodnik musi odpoczywać. Grają u nas dzieciaki w Polsce piątek, sobota, niedziela, ktoś gra świetnie, turniej w poniedziałek, trener go bierze na kort. Tylko w jakim celu, tak? Ten dzieciak jest wypruty, nie da się wszystkiego i jeszcze zmarnuje czas i trenera i swój, więc jeszcze czasy rodziców, no bo wiadomo, że w to trzeba inwestować pieniądze, więc jakby szkoda tego, nie? No i jakby w ten sposób planować, do tego później przed każdym tygodniem, jak już wiemy, jakie są założenia konkretnych tygodni, tak, bo już sobie to wcześniej zaplanowaliśmy, usiąść nawet sobie w drodze z treningu po konkretnym tygodniu, zaplanować sobie w głowie, spisać sobie najważniejsze punkty i pracować nad konkretnymi rzeczami, rozwijać. Oczywiście jak coś się pojawi w przeciągu tygodnia, że coś zauważamy, no to zmieniamy to, ale jakby moim takim podstawowym przesłaniem jest planowanie i naprawdę uważam, że bycie elastycznym w tym planowaniu, ale to musi być wszystko zaplanowane. No, wydaje mi się, tu chciałbym przytoczyć słowa Krzysztofa Kierkowskiego, który jest, że tak powiem, blisko naszego sztabu, bo to jest mąż naszej pani psycholog, który zajmuje się Sailing Canada i jest tam trenerem. On mówi, ja mam zaplanowane wszystko na 5 lat w przód. Mhm. I oczywiście w tenisie nie jesteśmy w stanie zaplanować na 5 lat w przód, bo u nas jest za dużo zmiennych, tak? Ale jakby on nawet ten plan nie jest bardzo szczegółowy, on nie musi być super szczegółowy, ale musimy mieć wizję i musimy do niej dążyć. No i właśnie chciałam też o to zapytać, jak to wygląda, okej, na 5 lat w przód może nie możemy planować, przynajmniej dokładnie, ale jeżeli chodzi o młode zawodniczki, na przykład 13-14 lat, to już są zawodniczki, gdzie widzimy, że coś tam się kształtuje, już widzimy, że ta gra, ten styl gry w jakiś sposób się kształtuje. I teraz jak ważne jest to, żeby ten plan na tą zawodniczkę konkretną, tą wizję mieć, żeby tak jakby iść w pewnym kierunku, nawet jeżeli ci trenerzy się zmieniają. Czy myślisz, że to jest rola tak jakby trenerów po kolei, jeżeli zawodniczka zmienia trenerów, czy też zawodniczka musi mieć ten plan? Wiesz co, ja uważam, że jeżeli by trenerzy planowali i mieli wizję, to naprawdę te zmiany trenerów byłyby dużo mniejsze, bo to nie jest praca na najwyższym światowym poziomie, gdzie rotacje są ciągłe, tylko jak zawodniczka przychodzi, czuje, że jest fajnie na treningach, trener jest zaangażowany, daje z siebie wszystko i tak dalej, to często, bardzo rzadko inaczej zdarza się, że nawet myśli o zmianie trenera, tak? To też się wiąże z tym planowanie, to też fajnie Maciek kiedyś bardzo podkreślał, on to gdzieś tam jakby też sprawdzał statystycznie, nie pamiętam nawet, który trener z WTA i ATP o tym mówił, ale też były wykłady, że zawodnicy ci najlepsi wygrywają 2,5 mecza do jednego przegranego średnio w swoim życiu, tak? Mhm. No to skoro mamy zawodniczkę i tak planujemy właśnie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na jakim poziomie będzie grała, ale gdzieś dążymy do tych wyników, tak? Tych statystyk, no to ta zawodniczka też nie przyjdzie do nas i nie zrezygnuje ze współpracy, ponieważ nie przegrała na przykład 5 meczów z rzędu, tak? No bo to znaczy, że źle planujemy. Jeżeli przegrywa 5 meczów z rzędu, to znaczy, że to było źle zaplanowane. I ja zgadzam się, że czasem są sytuacje wyjątkowe, że raz będzie miała kontuzję, raz trafi nie wiadomo kogo, tak, raz coś tam, ale umówmy się szczerze, jak takie sytuacje trafiają się kilka razy, to znaczy, że źle dobieramy turniej. No i tutaj mogą pojawić się zgrzyty, że rodzic powie, ale ona jest za dobra na taki turniej, nie powinna takiego grać. No ale jeżeli rodzicowi zależy na dobrze dziecka, tak, żeby się rozwijało, no to wysłucha konkretnych argumentów. Musimy zbudować taką i taką ilość meczów, takich tyle wygranych, tyle przegranych, budujmy tą pewność siebie. Nie możemy cały czas jeździć, dostawać w pitol i liczyć właśnie na to, że zagramy 35 turniejów i jeden będzie super i jesteśmy mistrzami świata, tak? Bo to nie ma nic wspólnego z powtarzalnością, to nie ma nic wspólnego z budowaniem pewności siebie, tak? Tego poczucia skuteczności. Więc jakby wydaje mi się, że ten trener musi mieć ten plan i jeżeli jeden trener u nas w Polsce będzie miał plan i inny trener będzie miał plan i każdy będzie gdzieś tam myślał przyszłościowo, a nie tylko zastanawiał się nad tym, co będzie jutro. Oczywiście jest wielu takich trenerów, tak? Tylko jakby no nie mamy jeszcze zbyt wielu szans, jakby, żeby się pokazać, tak? Trenerów zawodniczek czołowych i zawodników na świecie no jest ze 200, tak? W sensie, no bo jest tylko tylu zawodników, no nie oszukujmy się.
ale jakby możemy jeszcze zdominować inne kategorie. My nie musimy dominować tylko tych najwyższych kategorii, tak? Jak będziemy mieli najlepsze zawodniczki do 12, 14, 16, 18, nie mówię, że muszą być pierwsze na świecie, bo to jest już jakiś przerost formy nad treścią, ale budujmy tą ilość, bo z tej ilości później pojawią się małe perełki, tak? Jakby to, o co pytasz, no to uważam, że to zawsze musi mieć trener i jak przychodzi do niego zawodniczka, powinien obserwować, co się wcześniej działo i w pewien sposób dopasować swój tryb, swój rodzaj pracy do tego, co ona wykonała do tej pory. Nie? No właśnie, jak to jest ważne, żeby też jako trener być elastycznym, tak jak już mówiłeś, żeby być w stanie się dopasować do zawodnika, a nie być tak naprawdę za każdym razem taki sam i oczekiwać, że zawodnik się dostosuje do ciebie, co wydaje mi się też jest... To jest niemożliwe. ...problemem wielu trenerów, którzy pracują z dużą ilością zawodników tak naprawdę. Wydaje mi się też, że jakby... Każdy chce, buduje swoje poczucie własnej wartości w ten sposób, jako trener, tak? Bo ja wiem dobrze i ja robię dobrze i jak ty zrobisz tak, jak ja ci mówię, to trafisz tą piłkę w kort. Okej, ale co, ty... jak nie trafisz? No właśnie, i co wtedy, tak? Ale bo to wtedy ci trenerzy zazwyczaj zrzucają, bo to zawodnik miał słabą głowę, albo zawodnik coś tam, tak? Zamiast spróbować zrozumieć tego zawodnika i zrobić to wspólnymi siłami, oczywiście mieć swoją wizję, bo jak nie masz swojej wizji, no to jesteś chorągiewką na wietrze i tak ci powie ktoś, to zrobisz tak, ktoś powie tak, to zrobisz tak i to też nie o to chodzi, tak? Ale no, mógłbym zmienić idzę 4 lata temu uchwyt do forehandu, tak? Bo ja gdzieś w ogóle widzę go w zupełnie innym punkcie. Dla mnie to jest jeszcze w ogóle w tamtym czasie, to było nie do pomyślenia. Ale teraz ona już przesunęła ten uchwyt przez te 4 lata, myślę, że spokojnie o 1,5 centymetra, tak? Więc jakby no, nie było tego widać na przestrzeni tygodnia czy dwóch, ale to widać, jak weźmiemy stary filmik, jak ona miała 15 lat i jak ma teraz. I tak czy siak jedziemy dalej do Nika Browna, do Cambridge i dalej zmieniamy ten uchwyt, tak? I dalej robimy bodźce, żeby ona czuła, że się bardziej komfortowo z innym uchwytem. Jakby nie narzucamy jej tego. Idzie na mecz, nikt jej nie zwróci uwagę, że ma złym uchwytem zagrała, tak? W sensie, bo ma być skuteczna. Bycie na korcie, bycie na meczu, to bycie skutecznym. Cała reszta jest istotna, ale to wszystko schodzi na drugi plan. Dlaczego? Bo jak będzie przegrywać, to i tak nie będzie szczęśliwa. Jak nie będzie szczęśliwa, to i tak się nie będzie rozwijać. Tak? Więc to jest ważne. I oczywiście są zawodniczki, zawodnicy, którzy są dużo bardziej świadomi i poświęcą to zwycięstwo dla poprawiania siebie, ale moim zdaniem tym zawodnikom też trochę zęba brakuje, tak? Bo to jest takie wyrafinowane. I zresztą wiesz, bo to tak jak próbujesz czasem tego ognia złapać u zawodnika, tak? Żeby on był taki nieprzewidywalny, żeby trochę zacisnął zęba, a on sobie wszystko przekalkuluje. Czasem po prostu trzeba być nieprzewidywalnym. Nie? A nie uważasz, że to też może być dobra cecha, że na przykład ktoś jego tak jakby, czy jest szczęśliwy, czy nie zależy tak bardzo od tego, czy wygra, czy przegra? Czy jesteś na przykład w stanie wyjść i myśleć o rozwoju? Ponieważ moim zdaniem, jeżeli, to znaczy przynajmniej ja z tymi dziewczynami, z którymi pracowałam do tej pory, wiesz, są pewne rzeczy, które chcemy zmieniać, które chcemy usprawniać. To jest tak naprawdę, no już w ich przypadku, bo były na turze już przez jakiś czas, tak? Są naprawdę dorosłymi kobietami. To są rzeczy nowe dla nich, niekomfortowe. I w tym momencie ja naprawdę, one bardzo muszą się skupić na tym, żeby właśnie wyjść na kort, nie myśleć o tym, co się stanie, tylko myśleć o tym, że chcą to rozwinąć. Zgadza się. I w tym momencie one muszą zupełnie, moim zdaniem, odpuścić to myślenie przegrana, wygrana, no bo wtedy jak chcą wygrać, no to bardzo szybko wrócą do tych starych nawyków. Zgadza się, ale zobacz, co robisz tak czy siak, idziesz i robisz to na treningach, tak? Gdzie masz trochę taką bańkę, nie ma tego stresu. Oczywiście starasz się później budować to w sytuacjach stresowych, starasz się budować presję, robisz zakłady, bla, 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 różne rzeczy, tak żeby to było coraz trudniejsze, ale nie mówisz zawodniczce, zmieniamy uchwyt, jedziemy na turniej za tydzień, tak? Tylko robisz, masz wszystko zaplanowane, tak. krok po kroku. I teraz pytanie, czy jedna zawodniczka zrobi to w tydzień i ty to zaplanujesz w tydzień, bo jest cudownym dzieckiem i potrafi wszystko zmienić, tak? Czy jest to zawodniczka, która jest oporna i pogodzisz się z tym, że ona jest oporna i będzie ci sprawiać przyjemność ten proces właśnie, jak to robić, żeby ona nawet nie czuła, że to robisz, żeby ona robiła to krok po kroku. No i teraz jeden trener będzie świetny w tym rodzaju zawodniczek, inny będzie świetny w tym, ale właśnie sztuką jest, żeby trener potrafił się dopasować i z każdą pracować tak, żeby wyciągnąć z niej maksa, tak? Ja uważam, że właśnie w Polsce mamy niestety bardzo dużo ludzi, którzy tu pokazują, jacy oni są niewiarygodni, a po czym przychodzi do współpracy i po 3 miesiącach jest, ona się nie nadawała do grania, tak? No, gdzieś jednak doszła z tym, co robiła, tak? W jakiś sposób doprowadzi rodzice, zawodnik, poprzedni trenerzy do miejsca, w którym jest. I niezależnie, czy to jest 20. miejsce w Polsce
czy to jest piąte miejsce w Europie do 14 lat, jest to jakiś wynik, tak? No i też musimy pamiętać, że tak naprawdę to jest właśnie też rola trenera, żeby coś z tej zawodniczki, z tego zawodnika wyciągnąć, tak? Tak, tak. No bo właśnie po to jesteśmy, tak naprawdę. Zgadza Czyli się. Ważne jest to, żeby być w stanie się dopasować, tak jak mówisz, no bo jeżeli będzie to tylko my way or highway, no to niestety... Zresztą dobry przykład masz ze swojego podwórka aktualnie, tam gdzie trenujecie, jak jeździsz do tej słynnej akademii u Patryka. Trener, który nie za wiele ćwiczeń zna, tak? W sensie ja go szanuję i tak dalej, ale przede wszystkim szanuję go za to, co kiedyś powiedział na jakimś wykładzie, słyszałem, nawet nie byłem na tym wykładzie, tylko mi powiedzieli, że jak zaczynał pracę z Sereną, to nic jej nie wychodziło. Ale czy ona nie umiała grać w tenisa? Umiała. Zapytał ją, co ci wychodzi? Serwis. Dobra, to ćwiczymy serwis. Jakby zbudował tą pewność siebie na tym, co wychodzi, a nie na tym, czego ona nie umie. A później sobie już spokojnie można dorzucać następne rzeczy, tak? Czy jest dobrym trenerem? Warsztat, czy ma dobry trenerski? Uważam, że powiedzmy, że nie, ale czy uważam, że w czołówce światowej dużo trenerów ma dobry warsztat? Też uważam, że nie, tak? Jakby ten warsztat nie jest kluczowy. To jest kluczowe w momencie, kiedy uczymy zawodnika jakby na samym początku i tak dalej, a później jak już robimy te poprawki, to są jeszcze inne rzeczy, które wchodzą w grę i które sprawiają, że zawodnicy wygrywają, tak? No wydaje mi się, że też na najwyższym poziomie tak naprawdę trener, moim zdaniem, szczególnie jeżeli chodzi o kobiet, bardzo ważna jest komunikacja, żeby umieć się komunikować, wiedzieć co powiedzieć, albo nawet nie co powiedzieć, ale bardziej czego jak nie, powiedzieć. I czego nie i powiedzieć. Czego nie powiedzieć, dokładnie. Także wtedy już też trochę odchodzimy od tego tenisa. Tak. Musimy po prostu być w stanie komunikować się w bardzo dobry sposób, jeżeli chodzi o daną osobę, tak? A każda zawodniczka jest inna, więc znowu to jest to dopasowywanie się, szukanie tych sposobów na to, żeby to kliknęło jednak. Tak, dokładnie. No i czasem jest tak, że kliknie, czasem nie, bo też są różnice charakterów, tak? I zgadzam się, że pewne skrajności nigdy nie będą ze sobą współpracować i są, nawet ja patrzę, tak jak ja idę sobie poodbijać na korcie, że są trenerzy, z którymi nie mógłbym pracować, bo po prostu... A ze mną mógłbyś? Nie, widziałem kilka twoich treningów, musiałbym dłużej popatrzeć, ale myślę, że tak, myślę, że tak, myślę, żebyśmy się dogadali, ale są tacy trenerzy typu na przykład Torben Wels, tak? Trener Donny Vekic. Świetny facet, mogę z nim iść na piwko, mogę z nim zagrać w golfa, ale tak jak patrzę, jak on trenuje, to by mnie szlak trafił, że on cały czas jest uśmiechnięty i cały czas tak pozytywnej tej energii szuka. Po prostu szlak by mnie trafił, tak? Mm-hmm. Ale jako osoba... Ale kto wie, może też by się dopasował do ciebie. Właśnie, to by... nie, ja mówię jakby patrząc w tym momencie, jak z nią pracuję, tak? Bo już patrzę na przykład na Toma Hilla, który pracuje z Sakari, który jeszcze jest młodszy od nas tak naprawdę, tak? Czy na chłopa tego, jak on, nie pamiętam jak się nazywa, od Svitoliny? Andy. On też młodszy chłopak, tak? Patrzę na nich i mówię, o, z nimi mógłbym pracować. Na pewno od razu bym złapał, wiesz, pewną więź, od razu bym mógł wyjść na kort i to, co by powiedział, to bym zrealizował, tak? I jakby widzę, że to jest coś takiego fajnego, nie? I mówię, no i są osoby, z którymi możesz pracować, a są osoby, z którymi nie będziesz pracować, ale to są naprawdę skrajne przypadki i to w 90% zależy od trenera, nie od zawodnika. A nam się wydaje tutaj trochę w Polsce, mam takie wrażenie, jak rozmawiam z ludźmi, że to wszystko zależy od zawodnika, czy on chce pracować, czy nie. Każdy zawodnik chce pracować. Po co on przychodzi na ten kort? Okej, jak ma 9 lat i rodzice go za rękę przeprowadzają, no to jest inna akcja, ale ktoś mi kiedyś powiedział, a bo ona przyszła na kort i się nie stara. Ale nie dlatego, że nie chce. Nie dlatego, że nie chce być najlepszą zawodniczką. Może ma jakiś inny powód, tak? I to jest... Trzeba być w stanie to wyciągnąć też. Tak. A może ma zły dzień, no to nie jest jej winy. Ja, szczerze mówiąc, 4 lata pracuję z Igą i takiego... żeby nie dała z siebie wszystkiego na treningach, to mogę policzyć na palcach jednej ręki. I to raczej zawsze z czegoś wynikało. Albo była bardzo zmęczona już, albo coś się wydarzyło tak niemiłego, albo właśnie wręcz coś za fajnie się wydarzyło i już cała energia z niej zeszła i raptem nie ma z czego, nie? Ale nie ma czegoś takiego, moim zdaniem, że jeżeli ktoś przychodzi na kort, to po to, żeby się obijać. To nie ten poziom, tak? Ale wiesz co, myślę, że też jesteś trochę optymistyczny pod tym względem i fajnie w ogóle, że możesz policzyć te dni na palcach, gdzie Iga nie dawała z siebie wszystkiego. Nie. Często nie dawała się wszystkiego, ale nigdy nie zależało, to nie było na zasadzie, nie robię tego, bo w moim odczuciu, tak, nie dawała się wszystkiego, ale nigdy to nie było na zasadzie, nie będę, bo mi się nie chce, tylko nie zrobię tego, bo nie robi tego, bo nie daje rady, bo na przykład jest zmęczona, bo tamto. Oczywiście zawsze znajdą się jakieś wymówki i trzeba dążyć do tego, żeby ten poziom był jak najwyższy, ale chodzi mi o to, że
często musimy się dowiedzieć, o co temu z czego to wynika, tak. A nie po prostu karać zawodnika, bo on wolniej biegnie dzisiaj niż wczoraj, czy gra mniej pewnie niż tydzień temu, tak? No to często nie jest wina zawodnika. Być w stanie to wyciągnąć i też zrozumieć i też spróbować trochę więcej, tak, z tego coś wyciągnąć. A jak byś skomentował w takim razie te ostatnie zmiany trenerów na turze, na WTA, tego pod koniec roku zeszłego było po prostu bardzo dużo. No i już w tym roku też widzieliśmy, teraz Pawluczenkowa zwolniła sama Sumyka. Dlaczego myślisz, że jest tyle rotacji tam? Ciężko mi powiedzieć, bo dopiero rok jeżdżę z Igą i jakby powoli poznaję trenerów. Zawodniczki troszkę mniej, bo gdzieś staram się jakby tego unikać, ale trenerów poznaję coraz lepiej i wydaje mi się, że te rotacje jest to coś normalnego właśnie jak już się zacznie, że tak powiem, wejdzie się w taki tryb zmiany trenerów. To ja bym to tak trochę nazwał, że zawodniczka szuka czegoś, co nie istnieje tak naprawdę. Nowych bodźców, tak, złotego środka? Tak. I wiesz, mija pół roku i ona stwierdza, że to jest nie to. Mhm. I często stwierdza słusznie, że to jest nie to, ale czasami też na pewno stwierdza, bo się na przykład pokłóci z gościem, krótko go zna, więc nie ma przywiązania i mówi, dobra, nara, nie? Mhm. Czy można powiedzieć, widziałem jak Sumyk pracował i nie chcę oceniać jego pracy z Pawluczenkową, bo tego akurat nie widziałem, widziałem z Muguruzą i nie podobało mi się to, co widziałem, ale w sumie wyniki zrobili dobre. Dokładnie, i z Pawluczenkową tak. Też. No nie, mówię właśnie przede wszystkim o Pawluczenkowej, mhm. Tak? Bo ja końcówkę już widziałem, jak już z Gabi już nie wychodziło, tak? A tutaj wyniki mhm. dobre. Tu w tym wypadku wydaje mi się akurat, że ona już wiedziała, że sezon będzie odwołany i trzeba było redukować koszta i trzeba było coś wymyślić, no bo oni zakończyli współpracę na Indian Wells, tak? Gdzie jeszcze po, byli razem. Przed, tak. No nie odbył się ten Indian Wells, ale jakby oni gdzieś tam zakończyli współpracę, więc ona myślę, że też no, jest jednak Rosjanką, nie? Więc jakby gdzieś tam takie ostre zarządzanie może tam było. Nie wiem, jakby nie chcę w to wnikać, tak? Ale myślę, że tu mogą być inne czynniki niż nam się wydaje. Pokłócili się, może stwierdziła, że to już pora, zrobiłam dobry wynik, no bo na Australii świetnie zagrała, tak? I tyle. I cześć. Cześć mm-hmm. jak czapka. No mm-hmm. i mówię, no ale mamy wiele przykładów, gdzie czasem masz wrażenie, że trener z zawodnikiem powinien się rozstać, a zostają i robią świetne wyniki, nie? Ale właśnie na przykład czasem jest tak, jak Sumyk wcześniej z Gabi, tak? Że już było widać, że to nie... Tak. Nie idzie w dobrym kierunku i też jakby nikt nie szukał rozwiązania, bo to jest najgorsze, bo uważam, że w każdej relacji, bo jakby to jest sztuka zarządzania relacją, tak, że w każdej relacji gdzieś dochodzi do momentu, gdzie jest stop. I nie o to chodzi, że tego się nie da obejść, tylko trzeba poszukać rozwiązania i wtedy pytanie, czy jedna strona i druga jest chętna, może trzeba kogoś wpuścić do teamu, może trzeba kogoś wyrzucić, coś zamienić i tak dalej. No ale nie oszukujmy się, trener tenisa i zawodnik, zawodniczka, to jest klucz, jakby to jest ta baza, jakby zawodnik jest najważniejszą rzeczą, drugą prawą ręką zawodnika jest trener. I zawsze trzeba to niestety stawiać w tej kolejności. Oczywiście jak wychodzimy na kort, kolejność się zmienia, bo wtedy to trener jest wyżej niż zawodnik, to zawodnik musi słuchać trenera, tak? W sensie chodzi mi o samą relację. No, ale jakby nie patrzeć, no to oni nas zatrudniają, nie? Więc jakby to jest zupełnie inaczej poza kortem. Ale jakby też często zmiana otoczenia, zmiana miejsca, w którym się pracuje, dorzucenie jakiegoś nowego bodźca i to się tak wydaje. To jest bardzo mi kiedyś fajnie powiedział były prezes Legii Warszawa właśnie, że sztuka zarządzania relacjami. To jest wbrew pozorom w sporcie bardzo, bardzo ważne, tak? Że to możesz być najlepszym trenerem na świecie, ale jak nie umiesz zarządzać relacją, to nic nie osiągniesz, bo nikt nie będzie chciał z tobą pracować na dłuższą metę. Tydzień, dwa, trzy, nowy bodziec, fajnie, super wyniki, pozytywne myślenie, a po 3 miesiącach się okazuje, że się wypala, tak? I tak. Dzięki. Bo trener na przykład chce widzieć cię już od rana na śniadaniu i wieczorem na kolacji, tak? I cały dzień ciebie widzi i jako zawodnik no też nie wytrzymasz czegoś takiego. No ile jasne. Tak można? Nie? Jasne. Jeszcze jeżeli chodzi o Igę i przyszłość, jakie twoim zdaniem są jeszcze najważniejsze rzeczy, z którymi Iga będzie się musiała zmagać, ale też rozwijać w trakcie swojej kariery, no bo jest młodziutka, tak? Ta kariera tak naprawdę już jest wysoko, ale jest ale na samym początku. Myślę właśnie, że przede wszystkim my jesteśmy przed taką pierwszą falą, bo jakby jesteśmy na fali wznoszącej bardzo mocnej i jakby pierwszym takim egzaminem będzie bronienie punktów, które miało już nastąpić. I myślę, że była świetnie przygotowana i gotowa na to. I naprawdę wręcz bym nie nazwał wtedy tego bronieniem punktów, tylko zdobywaniem następnych punktów. Czyli to by pokazywało, że ta fala wznosząca cały czas trwa i gdzieś dopiero nastąpi ten następny etap, ale
teraz po tej przerwie może być różnie. Nie chcę prorokować w żaden sposób. Ona fajnie pracuje, ciężko zasuwa, tak, stara się, ale inne zawodniczki też to robią. I teraz zobaczymy, co się wydarzy. Będzie zupełnie inna presja, będzie zupełnie inne podejście. Każdy będzie wychodził z czystą kartką, każdy będzie świeży. Mhm. Poza tymi, co się zajadą gdzieś na koniec, bo zapomnieli pracować, więc w 6 tygodni spróbują zrobić wszystko. A będzie takich osób kilka na pewno. Szczególnie uważam, że z tych starszych roczników, tak, w naszym wieku mniej więcej, to zawodniczki stwierdzą, a nie pracuję i na koniec, o dobra, już pora, to już wiesz. I nagle się okaże, że będą kontuzje, ale cała reszta będzie świeża. Ci, którzy będą sobie sumiennie pracować i zrobią sobie fajny okres przygotowawczy, uważam, że będą wyleczeni z kontuzji, no bo jeżeli nie wykorzystają tego czasu, to ogromna strata, tak? Jest pierwszy raz taki, że mogą sobie zrobić przerwę na pół roku. No kto mógł sobie o tym pomyśleć 2 lata temu, tak? Że przerwa, pół roku, no jak, tak? Dokładnie. Tylko trzeba to zrobić z głową. No i moim zdaniem właśnie to pierwsze bronienie punktów, bo to myślę będzie kluczowe. Drugi moment to jak Iga skończy, myślę, tak ze 21-22 lata, czyli będzie już, ja to nazywam, na takim progu osiągnięcia swoich maksymalnych możliwości. Już wtedy nie będzie dokładać tych cegiełek, tylko będzie trzeba nimi szachować, szukać tych lepszych elementów, gorszych, bo ja to tak sobie tenis upraszczam na zasadzie punktów, że jesteś zawodnikiem, masz w wieku 12 lat 120 punktów, w wieku 18 lat masz 190 i w każde uderzenie możesz wrzucić dowolną ilość punktów, tak? Ale te punkty się rozwijają wraz z twoim rozwojem, jakby w sensie rośniesz, dorastasz i tak dalej, ale przychodzi pewien moment, gdzie jest stop. I czy Rafa, czy Roger dokładają tam po jednym punkciku rocznie, ale to już nie zmienia gry. Teraz pytanie, gdzie wkładają te punkty w tych okresach przygotowawczych? Czy on się skoncentruje teraz na serwę wolę i będzie bardziej agresywnym zawodnikiem? Czy właśnie się wycofa i będzie pracował nad tym, żeby biegać 6 metrów za końcową linią, tak? I ja uważam, że to jest pewna pula punktów, których się nie da przeskoczyć. W pewnym momencie kilka dołożysz, ale to mówię, no to już nie zmienia twojej gry. No i uważam, że to będzie druga bariera dla Igi, jakby w sensie drugi taki sprawdzian, jak będzie miała tam 21-22 lata, czyli już całkiem niedaleko, bo to 2-3 lata, że pojawią się młode zawodniczki. Wtedy już Coco Gauff, bo na razie Coco Gauff jest powiedzmy 3 lata młodsza, tak, czy 3 lata młodsza, jest na razie, razem grały turnieje juniorskie, więc na razie jest taką najmłodszą zawodniczką, która tam jest i która jest gdzieś w okolicy rankingu, która mogłaby być przeszkodą i na pewno jak Iga wyjdzie z nią na mecz, to będzie czuła tą presję, że to jest młodsza zawodniczka. A co dopiero, jak będzie miała 22 lata, będzie już powiedzmy, mam nadzieję, gdzieś w pierwszej 20, będzie fajne, osiągała fajne wyniki i nagle przyjdzie taka młoda Iga i będzie chciała z nią rywalizować, tak? No i wtedy dopiero będzie taki klucz zobaczyć to, jak to się dzieje, kiedy wchodzą młode, gniewne, nie? No i też nie oszukujmy się, im wyżej zawodnik będzie, im wyżej Iga będzie, tym bardziej te wszystkie dziewczyny, które są niżej, będą chciały z nią wygrać, tak? No to jest... Wtedy tak naprawdę się zaczyna gra, bo ja też, jak Petra w zeszłym roku weszła do 20, powiedziałam jej, wiesz co, teraz dopiero się zaczyna, teraz wszyscy, które będą chciały z tobą grać, to znaczy, które będą z tobą grać, będą chciały z tobą wygrać jeszcze bardziej niż, inaczej, niż ten, kiedy byłaś 50. Nie mają nic do stracenia, i jakby inaczej, nie wstydem będzie przegrać. Mhm. Więc to jest właśnie to, co... Luźniej. Tak, to łatwiej. Co się gra z Rogerem, czy gra się z Sereną. Na zasadzie gra się to, co się potrafi grać najlepiej, tak? Mhm. To nie masz nic do stracenia, więc masz luźną głowę, puh, jedziemy. Tak. A ty jako zawodnik musisz mieć na tyle dużą, na tyle lepszą ilość punktów swoich i na tyle lepiej je ulokowane, żeby w te szachy wygrywać. Nie? Mm-hmm. No i to jest jakby fajne w tym, że to ten tenis to wbrew pozorom na przestrzeni lat zawodnika, jakby dorastania i dojrzewania i tej kariery całej, to jest zupełnie co innego, jak ma 19 lat, a zupełnie nad czym innym się pracuje, jak się ma 27. I to jest fajne, tak? Bo ja mógłbym przyjść teraz do ciebie na treningi z Alizy i stwierdzić, że idzę by się to nie przydało, ale nie wiem, co będzie, jakby miała 30 lat, tak? No bo nie jestem w stanie. No Iga, Alicja Rosolska teraz robi przerwę, a Iga trenuje. Dlaczego? No bo Alicja potrzebuje odpocząć, a Iga odpoczęła już, tak? Ciało się dużo szybciej regeneruje. No i uczmy się, gońmy to, co możemy, mamy szansę, tak? Tak. Rozwijajmy Dokładnie. Się. Co według ciebie, oprócz fundamentów takich jak przygotowanie motoryczne i techniczne, jest ważne u młodych zawodniczek? Właśnie patrzymy na Igę, która ma 19 lat. Już w zeszłym roku było, jak weszła do setki, tak? Mhm. Tak, w wieku 18 lat, czyli bardzo wcześnie. Tych dziewczyn jest niewiele. Co jest, dlaczego właśnie takie dziewczyny jak Iga, czy Potapowa, czy właśnie Coco Gauff, one w tak młodym wieku już mogą tam być? Wiesz co,
wydaje mi się, że to jest trochę anomalia taka teraz w tych naszych czasach, tak? Bo kiedyś też Capriati, ile miał, 14 lat, tak, Szarapowa też wiadomo wskakiwała, ale zobacz, że to były pojedyncze perełki, tak? A jak spojrzę na roczniki Iggy i do 16 lat, jaki był ranking, Potapowa, Danilowicz, Świątek, z młodszych roczników jeszcze, jak się, Marta Kostiuk, tak? No, te dziewczyny, one wszystkie wskoczyły tam do tej pierwszej setki. Może niektóre wypadły, niektóre nie, niektóre były blisko. Ale też prawda jest taka, że dlatego mówię o tym, że warto być w tym czubie i niekoniecznie trzeba być perfekcyjnym, tylko ten czub ciągnie. No bo skoro one mogą, to czemu ja nie mogę, tak? I te roczniki wyjątkowo, bym powiedział, były takimi pierwszymi rocznikami właśnie, w których ktoś zaczął tak, bym powiedział, szplanować od tych młodych lat, tak? I robić to jak biznes, nie jak a nuż nam się uda, czy wejdziemy, tak, no bo bardzo dobry przykład też Karolina Woźniacka, tak, która też w bardzo młodym wieku super poszła, tak, ale to też były takie pojedyncze przypadki z tego rocznika. No i później te dziewczyny dociągają te następne. Dlaczego? No bo ta jedna zaplanowała to wszystko, tak jak uważam, że Coco Gauff to jest biznes, tak, i to jest bardzo dobrze zrobiony biznes i pytanie, jak właśnie poradzi sobie z tą całą presją, jak będzie starsza. Ale już też tak naprawdę ta presja już na niej jest. No, jest młoda, jest... ale są duże oczekiwania, jeżeli chodzi o... Zgadza się, ale myślę, że jeszcze ten, wiesz, ta kulminacja to jeszcze przed nią. No i pytanie, jak sobie poradzi, ale te dziewczyny z rocznika 2004-2003, one ją tam widzą. One mówią, kurde, skoro ona mogła i grałyśmy na równi mecze, to czemu ja nie mogę, tak? To do roboty, wiesz, i to jest proste. Iga, uwierz mi, jak miała kontuzję, to patrzyła na wszystkie dziewczyny. Nie mówię o tej ostatniej drobnej kontuzji, tylko wcześniej, co miała operację kostki. Patrzyła na dziewczyny. Jezu, one wygrywają to. A ja myślałam, że to jest niemożliwe. Jezu, już w czwartej rundzie wielkiego szlema. No jak? No jak to możliwe? Jest taki głód, skoro ja z nimi wygrywam, ja z nimi rywalizuję, ja jestem na takim samym poziomie, to czemu ja mam być gorsza? Tak? Jadę. I trochę uważam, że te roczniki są oszukane, bo za dużo tych dziewczyn tam weszło, ale pytanie, czy nie taka będzie teraz tendencja, tak? Bo to może się okazać, że tak teraz będzie. Nie? I... Tak, i myślę, że też fajny przykład jest tego środowiska, jak to środowisko ciągnie, bliskie, jak ciągnie, tak. Tego jak Andreescu wygrała US Open, no właśnie, a Australian Open wygrała Kenin. No zgadza nagle, się, też znikąd, ale musisz wziąć pod uwagę, Andreescu to jest dziewczyna, która w juniorach była okej, ale nikt się jej nie bał. To była dziewczyna, która... No można tak brzydko powiedzieć, trochę była takim szczęśliwym trafem w półfinale, tak? Wiesz, no każdy chciał na nią trafić, bo to łatwiej niż właśnie trafić Kenin, czy trafić jakieś Jastrzębską, tak? Mm-hmm. No Kenin to przecież była zawodniczka, która była nie do pokonania w juniorach, tak? I oczywiście fajnie, że ona doszła do tego, że wygrała szlema i super, no ale to fajnie też Naomi Osaka powiedziała, że ja to mogłam jej ręczniki wtedy podawać, tak? A ona wygrała dwa wielkie szlemy, więc, tak. Więc to nie o to chodzi, żeby być super perfekcyjnym, tak? Tylko właśnie, żeby być w tej grupie, szerokiej grupie rozumianej, żeby się ciągnąć i Bianca Andreescu świetną robotę robią, aczkolwiek uważam, że trochę tak na strzał bez kalkulacji, dlatego ją to tyle energii kosztuje i później zdrowia, no i też trochę kilo mogłaby zrzucić, bo to ją obciąża bardzo, ale z drugiej strony no, robią robotę, tak? No, czy można powiedzieć, że mają słabe wyniki? Każdym razem jak gra, to wygrywa, tak? Mówię, no Iga na przykład wygrała kiedyś z Sofią Kenin na Rolandzie, jeszcze przed tym jak zacząłem z nią pracować, chyba właśnie na tym Rolandzie, co po nim zaczęliśmy współpracę, ale dlaczego wygrała? Bo nie wiedziała, z kim gra. Nie chciała więc znać drabinki, podobno poszła na kort, wygrała. Dopiero po meczu się dowiedziała, że to jest Sofia Kenin, która jest w tamtym momencie była numerem jeden w juniorach i po prostu wygrała mecz, tak? I to czasem właśnie to są też problemy w głowie, no bo wychodzimy i budujemy sobie własne demony, które są nieadekwatne do tego, jaki to jest poziom, bo w następnej rundzie wyszła z Anastazją Potapową, która teoretycznie z Sofią Kenin raczej nie miałaby wtedy większych szans. Iga nie dała rady, bo już zna Potapową, bo to jest jej przeciwniczka, rywalka i tak dalej. I przegrała, tak? Mimo, że była bardzo blisko, bo tam z tego, co pamiętam, to była bardzo blisko, nie? Czyli tak ważne jest budowanie tego środowiska wokół siebie też. Wydaje mi się tak samo na treningu, no bo im masz lepszych zawodników, tym oni się będą bardziej ciągnąć. Jak możemy sobie z tym poradzić u nas w Polsce?
Przede wszystkim ja bym nie powiedział, że lepszych zawodników, bo to jest klucz też. Zobacz, że z kim się trenuje najlepiej, z tymi, którzy są na podobnym poziomie. Dlaczego nam się tak dobrze trenuje wszystkim zawodnikom, w sensie trenerom i zawodnikom, jak jedziemy i trenujemy na turniejach, bo są na podobnym poziomie. Nie dlatego, że ktoś jest lepszy czy słabszy, mhm. tylko wszyscy jesteśmy gdzieś blisko. I uważam, że to jest kolejna rzecz, która w Polsce nas blokuje jako środowisko, czyli każdy chce grać z lepszym. A to nie jest prawda. Graj z lepszym 10%, ze słabszym 10%, a resztę ciśnij z tymi, którzy są na twoim poziomie, bo wtedy się rozwijasz, bo wtedy jesteś w stanie zagrać najwięcej piłek, wtedy te mecze są najbardziej wyrównane, wtedy najbardziej chcesz się poprawiać, tak? I jakby kluczem jest znalezienie właśnie tej swojej niszy i przesuwanie się z jednej do drugiej jak najwyżej, no bo każdy dąży do tego, żeby być gdzieś tam najlepszym, jakim może być, no bo nie każdy ma potencjał do tego, żeby być nie wiadomo kim, tak? Mm. I jakby to też nie jest nic złego, bo trzeba po prostu sobie odpowiednio stawiać cele. Ale uważam, że jakby w Polsce nam brakuje tego, żebyśmy grali z równymi sobie, szukali okazji, żeby się rozwijać z lepszymi. Oczywiście w sensie spore, jakby w sensie procentowo w moim odczuciu to jest 20%, naprawdę. 20% treningów z kimś, kto jest lepszy i właśnie 20% treningów z kimś, kto jest słabszy, bo wbrew pozorom wyjść później z kimś słabszym na mecz i ręka ci drży, tak? To też musisz być nauczonym grania tego. Zresztą wiesz, no ktoś ci wyjdzie i raptem gra babkę. No i nie masz z czego uderzyć, nie masz jak zagrać i raptem się irytujesz. No. Tak jak ja z tobą. No kurczę, dokładnie tak, no. I gram babkę i już jest poza, tak, poza wodach. Już no. Forehand w płot. Forehand w płot, tak. I to dlatego też ze słabszymi trzeba trenować. I te 60-70% treningów, czyli tę najważniejszą bazę, no to z zawodnikami, sparring partnerami, którzy są na twoim poziomie, którzy pozwalają ci wyciągać to, co jest z siebie, jakby w tobie najlepsze, tak? Mhm. Bo nie sztuką jest ściągnąć lepszego zawodnika do swojego poziomu, bo zaczniesz mu grać babki właśnie i on zacznie się denerwować. I czy rzeczywiście się wtedy rozwijasz? No nie, bo to... Ale wydaje mi się też, że właśnie jest taka mentalność tego, że jak wychodzimy grać z lepszymi zawodnikami, to od razu jest taka większa motywacja, wiesz? Tak jakby czujesz, że musisz więcej robić, ale to też jest takie trochę błędne myślenie, bo tak naprawdę powinniśmy tą motywację mieć zawsze. Zawodnicy powinni to zawsze mieć. Czy grają z tą samą osobą codziennie, czy grają ze słabszymi, to jest to, co oni wnoszą na kort i to, co oni mogą kontrolować w 100%. Zgadza się. I to jest, ale właśnie jeżeli masz od czasu do czasu taki bodziec, który ci mówi, o, do tego dążę, tak chcę grać, ona super gra, on super gra, chce być takim jak on, tak, no to jest jakiś twój wzór. To jest fajne. Tylko właśnie to, że z nim wejdziesz, ściągniesz go do swojego poziomu i wygrasz sparring, to nie ma żadnego wpływu, bo później pojedziecie na turniej i wszystko się i tak wyjaśni, tak? Mm. Ale właśnie wychodź na te treningi ze swoimi rówieśnikami poziomowo i graj, nieważne, ty masz 15 lat, on ma 17, rywalizuj, on ma 12, ty masz 15, rywalizuj, jeżeli jesteście na tym samym poziomie, grajcie jak najwięcej, tak? Bo to przyniesie spodziewany efekt, a nie szukanie, wiesz, no u nas właśnie to mi się bardzo nie podoba, jeżeli chciałbym w Polsce coś poprawić, to przede wszystkim nazwałbym to grupą ludzi, którzy trenują, no i u nas nie ma takiej grupy, u nas kiedyś było, w naszych rocznikach, tak, że nie było problemu jeździć w Polskę do klubu, pytałaś o sparing i 6 osób było ustawionych, trener z klubu ci ustawiał i nie było problemu, każdy grał, tak. Teraz jedziesz i nie, bo jeszcze przegram i będę płakać przez tydzień. Jak nie? Można zmienić to myślenie? No, uważam, że to wszystko zależy od nas, tak? Jeżeli my będziemy wprowadzać zmiany u nas, w naszych zawodnikach i tak dalej i będziemy budować tą taką normalność, bo to jest normalność, bo w Czechach to jest normalne, to jest, my z Igą jeździliśmy do Czech i dalej jeździmy i to, tam dla nich to jest absolutnie normalne. Jednego dnia gra z lepszym, drugiego dnia ze słabszym i w ogóle nikogo nic nie interesuje, codziennie grają sparring. Wynik się zapomina następnego dnia, już nie było tego wyniku, już jest następny sparring. Czy to może być dlatego, że oni grają to tak często, a my gramy te sparingi rzadko? Ja uważam, że to jest tak, bo oni to robią od małego. I to nawet nie chodzi o częstość, jakby w sensie ilość tych treningów, tylko o to, że on ma 9 lat, 10 piłki gramy sparing, tak? I to jest zaplanowane u nich codziennie. Nie uważam, że to jest najlepsze, żeby nie było, ale jakby względem budowania tej społeczności to jest bardzo dobre. Ale oni przecież codziennie grają sparring. Robią poranny trening, na którym uczą się pewnych rzeczy z trenerem i po południu idą grać sparring, żeby te rzeczy przełożyć na granie. I to jest takie bardzo proste myślenie. Uważam, że ono nie jest skuteczne, bo to jest mało spersonalizowane i tak dalej, mało skuteczne, ale to buduje tą atmosferę, że każdy rywalizuje, ale zdrowo rywalizuje, tak? Bawi się. Tak. Dla nich to jest dzień jak co dzień. To nie jest nic niezwykłego. Dla nas sparring to już rodzice przyjadą, babcie wezmą,
dziadka wezmą, wiesz, całe osiedle przyjedzie i będzie bić brawo, jak przeciwniczka zrobi debla. No, no tak nie może być, tak? Mm. Wspierajmy wszystkich, starajmy się, żeby to było jak najfajniejsze i myślę, że to przede wszystkim zależy od nas, żeby właśnie edukować zawodników, a przede wszystkim rodziców. Bo to rodzic ostatecznie decyduje o tym wszystkim, tak? Dzieciaki mają 11-12 lat, same nie podejmą decyzji. Rzadko się tak zdarza, tak? Aczkolwiek miałem przy okazję trenować z taką zawodniczką, która nie powiedziałbym, że była ogromnym talentem, ale właśnie sama już decydowała o takich rzeczach i w ogóle jej to nie przeszkadzało, żeby zagrać sparing. Wręcz ona się cieszyła, że później pojedzie z tą koleżanką na obiad, tak? I wiesz, to jest fajne, nie? Mhm. Tylko właśnie no to już trzeba mieć bardzo wysoką świadomość, a dzieciaki nie mają, więc powinni to robić rodzice. No i my uważam, że musimy edukować rodziców. Bardzo mi się to podobało też, jak właśnie zaczęto wprowadzać na turniejach tenis 10 edukację dla rodziców. Dziecka w tym wieku nie weźmiesz na salę i nie nauczysz, ale rodzica weźmiesz na salę i jeszcze dzięki temu on nie będzie na tym korcie i nie będzie tak przeżywał z tym dzieckiem, tak? Bo każdy przeżywa te emocje na swój sposób. Jeden będzie krzyczał, drugi będzie zamknięty w sobie, a trzeci się popłacze i wyjdzie za róg, tak? A to nie o to chodzi. Niech każdy się tym bawi, niech każdy się uczy. Szczególnie w tym wieku. Tak, i wiesz, i szczególnie z naszych roczników. Zobacz, ja rozmawiam, ostatnio byłem w Trójmieście i rozmawiałem z rodzicami zawodników w moich rocznikach. Wszyscy dumni, tak? Wiesz, wszyscy władowali dużo pieniędzy. Nie powiem, że to jest tanie, tak? Władowali dużo pieniędzy w te podróże i tak dalej. Nie osiągnęli żadnego, absolutnie żadnego sukcesu. Wszyscy byliśmy taką samą parówką, nie oszukujmy się. Ale są dumni, bo dzieciaki się ogarniają w życiu. Każdy z nich coś robi, każdy ma jakieś fajne cele. Każdy, nie wiem, czy zaczynają firmę, czy wyjeżdżają i pracują dla największych firm konsultingowych, tak? Czy sprzedają mieszkania, czy pracują w funduszach inwestycyjnych. Wiesz, no, wszystkie te osoby, które przychodziły na korty, wiesz, mają aspiracje, mają, nie boją się przegrywać, nie boją się wyzwań, wiesz, to jest fajne. Nie boją się życia. Tak, i to jest super, nie? I ci rodzice, czy wyłożyliby to jeszcze raz, bo to najlepszy mój przyjaciel, tak? Jego rodzice. Ma siostrę, która ma 18 lat. I tata już mówi: Piotrek, już dwójkę dzieci już wychowałem w tenisie, ale trzecie też wychowam. Nie? Ja mówię, ale po co? Jakby w sensie nie że chcę go przekonać, tak, że nie, właśnie chcę się dowiedzieć dlaczego. Mhm. Bo zobacz, co oni robią. Oni jak pączki w maśle teraz. Ja im dałem, nic im nie musiałem dawać poza tym, żeby oni żyli sport jak... ich też wychował. Tak, żeby oni żyli jak pączki w maśle, mając raptem 28-30 lat, tak? Mhm. Wiesz, jedno dziecko w Dolinie Krzemowej, drugie w bardzo dobrej firmie w Warszawie, wiesz, no fajne no życie. I to jest świetne, to jest właśnie też taka ważna rzecz, żeby pamiętać, że wychodząc na kort i gdy te dzieci uczą się grania, uczą się o wiele więcej niż tylko grania tenisa, tak. I tu nie chodzi o to, żeby odnieść sukces w tym tenisie konkretnie, ale wziąć te wszystkie rzeczy, których się nauczą z kortu i przenieść je do życia. To i nawet daje świetny start. I nawet świadomie one tego nie będą robić. One już tak, są po prostu tego nauczone. Tak, to jest w ich krwi. Tak, przegrywam, dzwonię do trenera, robię dwa treningi więcej. No to samo w życiu. Przegrywam, biorę się w garści i robię dwa razy tyle roboty, wygram, tak? No w końcu mi się uda. I te osoby osiągają bardzo dużo i uważam, że jakby no to jest kluczem naszego społeczeństwa, żeby nie dążyć do wyniku za wszelką cenę, bo taki przyjdzie, jeżeli właśnie będziemy mieli ten spokój i nie będziemy do niego dążyć, tak? Tylko będziemy mieli cele, to wszystko będzie zaplanowane i będziemy mieli do tego warunki. No a niestety te warunki zaczynają się od tego, czy mamy cele i czy dążymy ślepo w jakieś głupie cele, tak? Czy bardziej tak. Mamy plan, mamy na to pomysł. No nie każdy musi być tenisistą top 10 na świecie, tak? Bo jest ich tylko dziesiątka. Ale to nawet na początku mojej przygody z trenowaniem przychodzili do mnie rodzice, czy on będzie zawodnikiem. Ja mówię, no nie wydaje mi się. I to ciężko, mówię, nie jestem jakimś autorytetem, żeby oceniać dzieciaka, który ma 12 lat, ale nie wydaje mi się, bo już ten moment jest trochę przespany i też nie ma takich koordynacji i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak się wyłoży grube miliony przysłowiowo, to jest szansa, tak? Ale może postanówmy sobie co innego. Może na przykład niech celem będą studia w Stanach. Czy po studiach w Stanach zawodnicy nie wychodzą do ATP, WTA? Mnóstwo, tak? Więc postarajmy się zdobyć stypendium. Niech to będzie taki pierwszy krok, a nie, że jak będzie miał 18 lat, nie jest w pierwszej 200 rankingu, to już koniec jego kariery. Nie, zróbmy to spokojnie i wolniej, dajmy mu szansę. Jak nie wychodzi w singla, to może zaplanujmy sobie, żeby to był debel. Oczywiście gdzieś tam każdy chce grać w singla i jak to Mariusz powiedział w Hyde Parku, tak, że no jakby każdy zaczyna od singla, no ale wiesz, że później tą drogą można obrać inną, tak? I to nie jest wcale nic złego, a u nas jest ta mentalność, a to nie udało się. No nie, nie udało się, po prostu postawiliście złe cele
jakbyście postawili dobre i wtedy by się nie udało, to wtedy można powiedzieć, że się nie udało, ale nie wierzę, że przy dobrym planowaniu i przy dobrym stawianiu celów się ich nie zrealizuje. Prędzej czy później się je zrealizuje. Oczywiście czasem zabraknie pieniędzy, czasem zabraknie tego i wtedy można powiedzieć, że się nie udało, ale przy pełnym finansowaniu to jest niemożliwe. Nie? To jest po prostu, to jest tak oczywiste, jak, wiesz, jak to, że z rana wstanie, zejdzie słońce. Tak? No, musi tak być, no nie ma innej możliwości.